Dlaczego wymieniam te drobne, banalne, wydawałoby się, zdarzenia? Ponieważ uderza mnie ich dziwność, jakoby pochodziły z jakiegoś opowiadania Prospera Mérimée, a nie z prozy Bolesława Prusa. Ponieważ tą bardzo konkretną powieść wdziera się coś onirycznego, niesamowitego, co zresztą nie ma wpływu na samą akcję, czyni w niej mały wyłom pomiędzy perfekcyjnym haftem. Mówiąc jeszcze innymi słowy, w racjonalnym nastawieniu Wokulskiego pojawia się szczelina, przez którą dostają się demony. Przypomina to stan psychologii jako obniżenie progu świadomości, gdy świadomość w momentach krytycznych zostaje pozbawiona energii, staje się receptywna, przytłumiona i zarazem najbardziej uwrażliwiona na znaki. To mały epizod psychotyczny w tej prozie. Wzbudza czujność czytelnika, uaktywnia zmysł symboliczny, działa jak dźwięk budzika. Obiecałem w poprzednim nagraniu, że będzie on kolejnej damie literatury polskiej, więc dotrzymuję tego słowa i dzisiaj mówię o Oldze Tokarczuk. Wybrałem tę książkę, a nie inną, Lalka i Perła. Nie dlatego, że jest mało mikropowieścią poświęconą twórczości, ale właśnie, że dlatego, że jest poświęcona twórczości Bolesława Prusa. To jest cała Olga Tokarczuk. Osoba wyjątkowa. Osoba, która potrafi zbić się ponad wyżynę. Potrafi mówić o innych piękne, cudowne rzeczy. Dostrzegać to, co w nich jest wielkie, wspaniałe. Cenię ją nie tylko jako pisarkę, ale także jako działaczkę publiczną. Tego wymaga inteligencja. To jest rzecz, która ludzi kultury, ludzi inteligentnych powinna cechować. Ona nie jest bierna. Ona nie udaje, że ten świat gdzieś tam kroczy z boku. Ona równolegle sobie siedzi w zaciszu i pisze książki. Nie, ona jest czynna, nie intelektualnie osobą. Wybrałem właśnie tę, a nie inną książkę z tej prostej przyczyny, żeby w jakiś sposób Państwu uzmysłowić, że to nie są tylko puste słowa i namówić Was nie tylko do czytania, ale także do śledzenia działalności Olgi Tokarczuk. Wizo czyta.